Chyba znów wypada rozpocząć próbę odpowiedzi na to pytanie odwołaniem się do syjonizmu. Tak? Syjonizm powstał w odpowiedzi na XIX-wieczny antysemityzm, który rodził się ze wzmożoną siłą i w inny niż dotychczas sposób, no właśnie w Europie. Tak? Natomiast jak ja słyszę o takim moralnym obowiązku Europy wobec państwa Izrael, to ja dokładnie nie wiem, co my mamy na myśli, tak? Dlatego, bo ja wiem, co znaczy moralny obowiązek polskich chrześcijan wobec polskich Żydów. To rozumiem. Albo Europejczyków wobec Żydów. To rozumiem. To bardzo dobrze rozumiem. Natomiast trudno mi już jest zrozumieć to, że znaczy jakieś szczególne wsparcie dla polityki realizowanej dzisiaj przez Izrael. I dlaczego Izrael, który no nie jest już takim małym, chybotliwym i niepewnym siebie państwem, a raczej taką siłą dominującą w tamtym regionie, miałby się cieszyć szczególnym uprzywilejowaniem. Natomiast cieszy się Izrael jako jedyne z państw pozaeuropejskich ma status absolutnie najwyższego uprzywilejowania w relacjach gospodarczych i handlowych z Unią Europejską, w wymianie studentów, w wymianie kulturalnej, w wymianie naukowej. W bardzo wielu, wielu, wielu sprawach Unia Europejska traktuje Izrael jak państwo europejskie. W pewnym sensie można określać Izrael jako kolonię europejską. Natomiast posługując się tym językiem, który wiem, że może tutaj niektórych z Państwa razić, ja nie odbieram Izraelowi prawa do istnienia. Znaczy, zwłaszcza Izrael, nie miałabym takiego prawa, natomiast też daję sobie sprawę z tego, że w Izraelu urodzili się ludzie, dla których to jest tak samo ich własny kraj, jak dla Palestyńczyków. Natomiast wracając do pytań o Europę, mam wrażenie, że Europa z jednej strony ma najbardziej rozwinięte relacje każdego rodzaju z państwem Izrael. Jednocześnie krytykuje państwo Izrael, jeśli idzie o okupację, i nierozwiązany problem okupacji, jeśli idzie o prawa człowieka i przestrzeganie praw człowieka, natomiast no, nie robi realnie nic w tej sprawie. I te ruchy, które wywołują wiele kontrowersji w samym Izraelu, związane z rozpoznaniem państwa Palestyna przez poszczególne kraje europejskie, to jest taka fala, która się rozpoczęła dzisiaj przez Parlament Europejski. Tak, to jest bardzo ważny, symboliczny gest. I w tym sensie mówiłam o jakimś potencjalnie nowym otwarciu. Natomiast zdajmy sobie sprawę z tego, że to jest symboliczny gest. Znaczy, to nie zmienia faktów na ziemi. To nie zmienia faktów związanych z izraelskim osadnictwem, z izraelskimi osiedlami, z rozbudową tych osiedli, które się rozbudowują teraz, kiedy rozmawiamy, które sprawiają, że nie ma miejsca dzisiaj na mapie i na terytorium na państwo Palestyna. Więc tak jak ten gest europejski jest ważny, no to też możemy się zapytać, dlaczego Europa nie powstrzymała wcześniej sytuacji, w której właściwie rozmowa o dwóch państwach, dwóch państwowościach na terenie historycznej Palestyny, czyli o Izraelu i Palestynie, właściwie nie jest już możliwa i te gesty pozostają takimi, europejskie gesty pozostają gestami niestety na razie cały czas symbolicznymi.